Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. 23 minuty zostały do godziny 8. Gościem poranka 7.09 jest teraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Ukłony z Brukseli, z gmachu Parlamentu Europejskiego. Zaczniemy oczywiście od wydarzenia historycznego, jak napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Chodzi oczywiście o nadanie statusu kandydata do Unii Europejskiej Ukrainie i Mołdawii. No i pytanie się pojawia, czy faktycznie jest to wydarzenie historyczne, oczywiście w kontekście tego, ile realnie jeszcze czasu może potrwać droga tych krajów do wstąpienia do Unii. To jest wydarzenie historyczne, ale na pańskie pytanie odpowiem tak, ale. To znaczy jest to zapalenie zielonego światła, tyle że droga do Unii, jak sądzę, dla Ukrainy potrwa bardzo, bardzo, bardzo długo i będzie to spowodowane celowym opóźnianiem akcesu naszego wschodniego sąsiada do służb europejskich przez największe kraje typu Francja, Niemcy. To ze względów po prostu geopolitycznych. Oni chcą zachowania pewnej balance of power, równowagi sił. Nie chcą upokarzać Rosji, mówiąc Macronem. Natomiast inne kraje, chociażby przedstawiciele tak zwanego klubu skąpców, Holandia, Austria, patrzą na aspekty finansowe. Wejście relatywnie bardzo dużego kraju, jakim jest Ukraina, oznaczałoby olbrzymie wyzwanie finansowe dla Unii Europejskiej, także dla płatników netto, właśnie takich jak Haga czy Wiedeń. No plus jeszcze trzecia grupa krajów, która jeszcze na razie siedzi cicho, milczy, w przeciwieństwie do krajów, które wymieniłem, bo tu przypomnę wypowiedzi najpierw premiera Holandii, Marka Rutte, potem kanclerza Niemiec Olafa Scholza, potem Macrona, w końcu na kanclerza Austrii, szefa MSZ-u tego kraju. Oni wszyscy mówili, że są przeciwni, że ich państwa są przeciwne szybkiemu wejściu Ukrainy do Unii. No, ale są też kraje, które siedzą cicho. Są to kraje rolniczego południa Europy, takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, no, które w sposób oczywisty uważają, że Ukraina będzie zagrożeniem dla nich w kontekście olbrzymich środków. One stopniowo maleją, ale cały czas są wielkie, to jest 2/5 budżetu unijnego, przenoszonych na CAP, czyli Common Agricultural Policy, czyli wspólną politykę rolną. No i wejście do Ukrainy z ich olbrzymim rolnictwem oznaczałoby znaczące zmniejszenie środków finansowych właśnie dla Rzymu, Madrytu, Lizbony czy Aten. Stąd też myślę, że przed Ukrainą bardzo długa droga. No, oprócz tego, tak jak powiedziałem, zwłaszcza Berlin i Paryż będą tu grały na opóźnienie, tak aby nie drażnić Rosji, czy też wiedząc, i to chciałem podkreślić, wiedząc, że wejście Ukrainy no, trochę zmieni pewien układ geopolityczny w Europie, bo będzie to oznaczało znaczące zwiększenie roli Polski, to już zresztą się dzieje od 4 miesięcy, i jednak w konsekwencji zmniejszenie roli Niemiec i Francji, z tego tandemu, który do tej pory nadawał ton Unii. No właśnie, Polska zapowiedziała, że będzie wspierać ze wszystkich sił dążenia Ukrainy i wszystkie kroki mające doprowadzić ją do członkostwa we wspólnocie. Jakie to mogłyby być działania, jakiego typu wsparcie z naszej strony miałoby wpłynąć na ten proces? Ponieważ Ukraina jest w stanie wojny, a nie było przypadku, żeby do europejskiej wspólnoty węgla i stali, potem do EWG, potem do Unii przywołano kraj w stanie wojny, no to trzeba to najpierw zakończyć. No i też zakończyć bez strat terytorialnych dla Ukrainy. Mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że szereg krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza tych największych, będzie dążyło
bardzo bezwzględnie tego, żeby wojnę w Europie Wschodniej zakończyć jak najszybciej, ale w sytuacji, gdy Rosjanie będą okupować na przykład już cały obwód doniecki i cały obwód ługański, a w tym kierunku to niestety zmierza. No, będzie to wymuszanie na Kijowie pokoju, czy też raczej zawieszenia broni za wszelką cenę, tylko tą cenę wszelką, czyli jednak no, uderzenie w pewną integralność terytorialną Ukrainy, no tą cenę by płacił Kijów, a nie Francja, czy Niemcy, czy Holandia, czy Włochy. I myślę, że tutaj, jak może pomóc Polska, pan pyta, opowiadam w ten sposób, tak aby Ukraińcy mogli się bronić jak najdłużej i skutecznie. No, na razie sytuacja jest taka, że gdy chodzi na przykład o artylerię, tam gdzie ta wojna pozycyjna trwa, to przewaga jest 5-1 po stronie rosyjskiej, więc to już minęły te pierwsze tygodnie wojny, kiedy Ukraińcy ponosili relatywnie znacznie mniejsze straty niż Rosjanie. I teraz te straty się wyrównują, a z kolei zaplecze Rosjanie mają cały czas no, zdecydowanie większe. To jest kraj 150-milionowy. Ukraina miała 40 parę milionów, no teraz jest znacznie poniżej 40 milionów na Ukrainie mieszkańców. I tutaj potrzeba Ukrainie amunicji, uzbrojenia. Z drugiej strony zwracam uwagę, że ono jest przekazywane, może powoli, ale jest, zbyt powoli. Tyle, że szereg krajów, w tym także USA, obawiają się przekazywania tego najnowszego uzbrojenia, zwłaszcza artylerii dalekiego rażenia, ponieważ są obawy, myślę, że nie jest to pretekst, tylko są realne obawy, żeby to nie wpadło w ręce Rosjan. A każdy z krajów dysponuje własnymi kodami. Rozkodowanie tego przez stronę rosyjską byłoby oczywiście zmniejszeniem bezpieczeństwa tych państw, które są, czy mogą być darczyńcami broni dla Ukrainy. No to są problemy bardzo takie, powiedziałbym, realne, a z drugiej strony bardzo konkretne. Ja bym siedzi w szczegółach. Ja się nie zgadzam, tu już na koniec powiem. Ostatnio przeczytałem w jednym z portali taki tytuł krzykliwy, że czas pracuje na rzecz Ukrainy. Mam odwrotne wrażenie, czas pracuje na rzecz Rosji, niestety. Tym bardziej trzeba tej Ukrainie pomagać. To leży w naszym interesie. To nie jest kwestia jakiegoś wyłącznie miłosierdzia chrześcijańskiego. Oczywiście to jest dla Polaków ważne. Ważna cecha naszej tożsamości narodowej, właśnie to miłosierdzie chrześcijańskie, ale jednak tutaj chodzi o nasz interes geopolityczny, także gospodarczy. W naszym interesie jest istnienie państwa ukraińskiego, realnego, nie kukiełkowego, niesezonowego. Istnienie państwa między nami a Rosją, dlatego też w naszym interesie na long term, że tak powiem, w dłuższym miarze czasowym jest to, żeby Ukrainę wspierać. To jeszcze o jeden kraj zapytam, o którym była mowa. Chodzi oczywiście o Gruzję. Ona nie jest kandydatem, a mianowicie została uznana jej europejska perspektywa. Dlaczego taka formuła została w przypadku tego państwa uznana? Dziękuję, że pan o to pyta, bo mało kto o to pyta. Wszyscy mówią o Ukrainie, bardzo słusznie, także o maleńkiej Mołdawii. Natomiast o Gruzji nie mówi prawie nikt. Uważam, że temu krajowi stała się krzywda. To jest kraj, który jest już i tak okupowany przez Rosjan. Dwie prowincje, Osetia Południowa i Abchazja. Kraj najechany przez Rosję 14 lat temu. I teraz pod pretekstem tego, że no, według różnych polityków w Europie Zachodniej Gruzini nie do końca przestrzegają kwestii wolności media, czy są więźniowie polityczni, no jak Saakaszwili, były prezydent, no to było pretekstem, były podkreślam, to nie jest powód, to jest pretekst do tego, żeby zablokować ten sam status kraju kandydata dla Tbilisi.
inaczej niż dla Kijowa i Kiszyniowa. Stało się bardzo źle. To już na sytuację ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku, kiedy to wbrew silnej presji Polski i USA, wtedy jeszcze świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego prezydenta USA George'a Walkera Busha, Busha juniora, myśmy forsowali przynajmniej takiej roadmap, mapy drogowej dla Gruzji, gdy chodzi o jej wejście do NATO z konkretnymi datami poszczególnych etapów. To zostało zablokowane przez trzy kraje, Niemcy, Francję i Włochy. No, te kraje właśnie niedawno byli znowu w Kijowie tym razem. I to Rosja czytała jako wyraz słabości, ten brak jedności Zachodu jako wyraz słabości i tego, że Zachód nie będzie realnie Gruzji pomagał. I parę tygodni po tym szczycie w cieniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Rosja najechała Gruzję. Ja mówię o tym, ponieważ teraz sytuacja uważam się powtarza. To jest wielki prezent dla Rosji, że Gruzja nie dostała tego zielonego światła, tak jak Ukraina i Mołdawia. Myślę, że pan Putin z panem Szojgu mogą wypić, nie wiem, czy szampana, czy wódkę raczej, bo w tym momencie to jest ze strony Niemiec i Francji taki gest wobec Rosji, że proszę bardzo, no szanujemy wasze interesy na Kaukazie Południowym. To nie jest tak, że tutaj chcemy jako Zachód nas okrążać. To oczywiście może spowodować albo interwencję rosyjską w Gruzji, albo co bardziej prawdopodobne, to, że rząd w Tbilisi, taki czy inny, kiedy zobaczy, że został opuszczony przez Zachód, a tak to należy czytać, no po prostu to jednak skłoni się w kierunku Moskwy i to jest naprawdę wielki grzech zaniechania ze strony Zachodu. Kończy nam się powoli czas. Ostatnie pytanie i prośba o krótką odpowiedź. Oczywiście o rozmowę, która została ujawniona przez francuskie media prezydenta Francji z prezydentem Rosji. Jak pan ocenia tę rozmowę? Jak ocenia pan postawę prezydenta Francji? To jest teatrzyk z tym wypuszczeniem nagrania. Chodziło o poprawienie imaż wizerunku prezydenta Macrona, choć jak pan się wczyta, jak się wczytamy w tą rozmowę, no to takie sformułowania się pojawiają, jak prezydent Macron mówi do Putina, w którym są po imieniu, mówi, że zażąda od prezydenta Ukrainy tego i tamtego. Taki ton, który no jednak nie przystoi. To jest próba poprawienia reputacji Macrona, który, przypomnę, w latach 2019-2021, o tym w Polsce się może mało mówi, 45 razy, powtórzę, 45 razy rozmawiał z Putinem i co z tego wyszło, co wojna z tego wyszła. Myślę, że ten przeciek i opublikowanie tej rozmowy nie poprawią na dłuższą metę reputacji bardzo prorosyjskiego polityka, jakim stał się Macron, bo jeszcze jako kandydata prezydenta 5 lat temu taki nie był. Tak jak kiedyś Putin przysposobił Sarkoziego, jednego z jego poprzedników, tak samo teraz Macron przeszedł na ciemną stronę mocy, zaprzyjaźnił się z Putinem, podobnie jak robili to przywódcy szeregu innych krajów Europy Zachodniej. Szkoda. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, gościł w poranku 7:09. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Brukselę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Pozdrawiam nawzajem. 7:09. Twój początek dnia.